O, już jest. O, fajnie. Tak, także jesteśmy gotowi. Teraz będzie addytywna rekursja, jak sądzę, o której opowie Bartosz Kołodziejek. Bardzo proszę. Dobrze, dziękuję. Na wstępie chciałem bardzo podziękować organizatorom za możliwość wygłoszenia tego referatu. Będę opowiadał o wspólnej pracy z Krzysztofem Burdym i Twytko Tadiciem, a właściwie to już kontynuacji naszej współpracy nad tym projektem. Więc plan wykładu jest następujący. Zacznę od opisu takiej głównej motywacji dla naszej pracy, czyli procesów typu Fleminga-Wiota. W tej teorii jest bardzo dużo, w sensie dużo, jest kilka takich interesujących, otwartych problemów, których nie potrafimy rozwiązać. Więc żeby spróbować zrozumieć istotę tych problemów, no to chcieliśmy rozważyć konkretny przykład, no więc opowiem o tym przykładzie w punkcie drugim. No i okazuje się, że żeby analizować ten przykład, odpowiedzieć na jedno z pytań, na które nas interesowało, no to możemy wykorzystać takie powiązanie z teorią równań stochastycznych typu właśnie x równe co do rozkładu ax plus b, gdzie tam po prawej stronie wektor ab i x są niezależne. No i na koniec opowiem o tych nowych wynikach, które otrzymaliśmy, jakby wynikających z tej motywacji, ale no znacznie de facto ogólniejszych. No w sensie ten przykład podpada pod tą teorię, którą my stworzyliśmy, ale ona jest dużo ogólniejsza. No i prawdę mówiąc, raczej jakby ten wynik otrzymany dla tego szczególnego przykładu, mimo że pochodzi jakby z naszej głównej motywacji, jest raczej mniej ciekawy niż sama metoda dowodu tutaj. No dobra, więc czym są procesy Fleminga-Wiota? Więc zaczynamy od ustalenia wymiaru, w którym jesteśmy. Będziemy opisywali ruch cząstek w R małe m i ustalamy zbiór, przepraszam, otwarty D. Zwykle jest ograniczone, ale nasz przykład będzie dotyczył przykładu zbioru nieograniczonego, więc to nie jest zawsze, ale zwykle tak jest. Zbiór oraz liczbę całkowitą N, która będzie odpowiadała za liczbę cząstek, która będzie się poruszała wewnątrz tego zbioru D. Jak zdefiniujemy proces X o wartościach w Rn, w Dn, no więc i ta współrzędna tego procesu, ona będzie odpowiadała za ruch i tej cząstki wewnątrz D. Więc proces ten musi startować z wnętrza tego zbioru D do N tej, więc możemy sobie ustalić jakikolwiek punkt. No i dalej zakładamy, że współrzędne tego procesu poruszają się zgodnie z niezależnymi ruchami Browna, ale nie cały czas. Poruszają się w ten sposób do momentu uderzenia którejkolwiek cząstki w brzeg. Tak więc dla ustalenia uwagi powiedzmy, że to jota cząstka uderzyła w ten brzeg właśnie w chwili tau 1. No i co się dzieje w tau 1? No w tau 1 my de facto chcemy zabić tę cząstkę i a może właściwie ją teleportować do innej cząstki. Więc w momencie tau 1 ze zbioru pozostałych indeksów, ze zbioru pozostałych cząstek, w sposób jednostajny wybieramy cząstkę oraz właśnie ta jota, która wcześniej uderzyła w brzeg, skacze do wartości odpowiadającej tej wybranej cząstce K. Więc można myśleć, że albo ją teleportujemy do kolegi, albo że zabijamy tę cząstkę, a tą K tą rozdzielamy na dwie cząstki, które w momencie tau 1 one są w tym samym punkcie. No i dalej przyjmujemy, że po momencie tau 1 te cząstki poruszają się zgodnie z niezależnymi ruchami Browna aż do momentu tau 2, czyli do momentu drugiego uderzenia którejkolwiek cząstki w brzeg. No i to postępowanie iterujemy i tak,
Tak zostały pierwotnie zdefiniowane właśnie procesy typu Fleminga Viotta. No jest tutaj szereg interesujących problemów. Więc pierwszy to jest pytanie, czy mamy tutaj wybuch tych czasów, to znaczy, czy te czasy tau n, czy one mogą być zbieżne, tak? Bo jeśli one są zbieżne, jeśli by ta granica była skończona, to byśmy ten proces typu Fleminga-Viotta nie byłby dobrze zdefiniowany poza tym tę nieskończoność. No więc to jest jeden z problemów. Drugi problem jest taki, że tutaj w naturalny sposób pojawia się gałązkowanie i możemy rozważać właśnie kręgosłup, czy ja się z kolei nie odważyłem tłumaczyć go, czyli spine tego procesu i możemy pytać o jego rozkład. Tak? Interesujące są też asymptotyki, co się dzieje, kiedy liczba n idzie do nieskończoności, co się dzieje, kiedy patrzymy dla no daleko w czasie. No i inne uogólnienia typu, no co się dzieje, jeśli ten ruch Browna zastąpimy jakimś dowolnym procesem Markowa z czasem ciągłym. Dobra, no więc nasz przykład dotyczył prostej sytuacji, kiedy n było równe 2. Jesteśmy w jednym wymiarze i nasz zbiór D to jest półprosta. No więc jeszcze raz jakby przejdę przez ten schemat, żeby to na pewno było jasne. Więc rozważamy dwie cząstki startujące z tego samego punktu w zero nieskończoność i one poruszają się, zakładamy, zgodnie z niezależnymi ruchami Browna. I w momencie, gdy jedna z tych cząstek uderza w zero, to cząstka ta zostaje zabita, a druga cząstka rozdziela się na dwie cząstki. Więc w każdym momencie, tak jak wcześniej mieliśmy n cząstek, tak tutaj mamy w każdym momencie dwie cząstki. I obie cząstki poruszają się dalej zgodnie z niezależnymi ruchami Browna. Więc przykładowa trajektoria jest tutaj. No, że dwie cząstki startują z tego, na osi poziomej jest czas, a położenie jest na osi pionowej. Więc dwie cząstki startują w tym momencie i tu mamy dwie trajektorie ruchu Browna, które są niezależne. No i w pewnym momencie jedna z nich uderza w zero. No więc co się w tym momencie dzieje? Ona umiera i trajektoria ta drugiej cząstki rozdziela się ponownie na dwie składowe. No więc po jakimś czasie znowu ta trajektoria uderzy w zero, no i w tym czasie jest branching drugiej trajektorii, no i iterujemy to postępowanie. No więc tutaj specjalnie pokolorowałem te trajektorie na dwa kolory, no więc zielone to są te, które w pewnym momencie uderzają w zero, a niebieska, czy niebieskie raczej, może bym powiedział, no to są te, które nigdy nie uderzają w zero. Więc ta trajektoria niebieska teraz jakby wspólnie, całościowo jakby na nią patrzeć, no to jest właśnie ten spine, to jest ten kręgosłup, który jest jednym z przedmiotów zainteresowań tutaj. Więc co my o tym kręgosłupie wiemy? No, wiemy na pewno, że ten kręgosłup on no, nigdy nie uderzy w zero. Czy tam z prawdopodobieństwem 1 nie uderzy 0. No więc pytanie jest takie, naturalna w sensie hipoteza, no, że może ten proces jest jakoś podobny do procesu Wienera warunkowanego na to, że nie uderzy w zero. Tak, no więc następujący jest problem otwarty właśnie, żeby spróbować opisać ten rozkład spin. Więc w ogólności to jest zaskakująco trudny, bym powiedział, problem. No więc Krzysztof Burdzy z Mariuszem Bieńkiem, oni udowodnili w szczególności, tak w sensie to jest jedyny taki ogólny wynik z tego, co wiem, że jeśli ten driving process, czyli to, jak się poruszają te cząstki, jest procesem Markowa o skończonej liczbie stanów, to gdy liczba cząstek zbiega z n do nieskończoności, no to ten proces kręgosłupa, ten spine, zbiega do takiego warunkowego rozkładu tego procesu pod warunkiem, że on nigdy nie uderzy w brzeg właśnie. Przy czym właśnie w
tym naszym przykładzie my mamy n równe 2 i to się nie zmienia, więc nie będziemy chcieli rozważać tego typu asymptotyki, ale mimo wszystko podejrzenie jest takie, że ten rozkład spin powinien być w jakimś sensie bliski winerowi warunkowanemu na to, że nie uderzy w zero, czyli dokładnie Besslowi trzeciemu. Okej, okay. No i my nie potrafimy, czy tam jeszcze nie potrafimy udowodnić, w jakim sensie ta bliskość mogłaby tutaj w sensie skwantyfikować ją. No więc dotyczący tego przykładu, jakby to jest główny wynik. Więc zdefiniujmy ciągi zmiennych losowych, niech Tn będzie momentem n tego uderzenia cząstki w zero, a Yn położeniem dalszej cząstki w momencie Tn. Czyli tak wracając tutaj, no to tutaj mam tau napisane, ale to powinny być duże T. Pierwszy, drugi, trzeci moment, no i odpowiadający im położenie dalszej cząstki, tak? No, ponieważ ta dalsza ona musi być gdzieś dalej od zera. Ten ciąg nie musi być w żaden sposób oczywiście monotoniczny, ale te są. No i dla tego, dla spina w punktach Tn, tak, który w punkcie Tn spin wynosi Yn, udowodniliśmy twierdzenie typu właśnie prawo iterowanego logarytmu, które okazuje się, że być dokładnie takie samo jak dla procesu Bessela trzeciego, czyli zgodnego z tą intuicją. No więc jest to, no twierdzenie to nie dowodzi oczywiście wcześniejszej hipotezy, że ten spin jest jakoś bliski, ale też jej nie obala, chociaż raczej liczyliśmy na to, że tutaj po prawej stronie dostaniemy coś innego niż jeden i że coś ciekawego tu się, będzie jakiś coś nowego. No więc w tym sensie ten wynik był troszeczkę rozczarowujący, ale tak jest. Wynik dotyczy jakby trajektorii obserwowanej tylko w szczególnych punktach, ale powinno być możliwe rozszerzenie go na całą trajektorię, przy czym no, jakby już się tym nie zajmowaliśmy. Okej, okay, no więc w jaki sposób przykład ten wiąże się z równaniem x równe ax plus b? Możemy zrobić taką głupią rzecz troszeczkę. Rozważmy taki iloraz tn przez yn kwadrat i rozpiszmy go w trywialny sposób. Niech tutaj widzimy, że licznik pierwszego i drugiego czynnika możemy zmazać, więc to będzie ten minus 1 przez yn kwadrat, no i dodajmy resztę. Okej, okay, no więc oznaczmy teraz przez xn taki iloraz, tn przez yn kwadrat, no więc wtedy po prawej stronie zauważamy wcześniejszego x-a, no a te współczynniki, które się tutaj pojawiają, no nazwijmy an i bn, to się dzieje dla każdego n naturalnego. Więc coś takiego, taki rachunek nie ma żadnej wartości, gdy nic nie wiemy o tych zmiennych losowych an, bn. Już no tak możemy zrobić dla każdego procesu, no coś odjąć, dodać, jak okay. Więc tu się dzieje cud. Cud polega na tym, że ten ciąg an, bn jest ciągiem IID. Więc w ten sposób ta analiza tego procesu, a właściwie tego ilorazu, no łatwo podpada pod równania takie różnicowe. Więc gęstość tego wektora AB można znaleźć eksplicite, jakby oba fakty, że to jest, w sensie, że to jest ciąg IID oraz że wygląda tak gęsto, że tak wygląda ta gęstość, no są, nie są jakieś trudne w dowodzie, to się wykorzystuje tam skalowanie przestrzeni i czasu, takie jak zwykle dla procesu Wienera. I nie wchodząc jakby w szczegóły, jak dokładnie ta gęstość wygląda, no ciekawe jest, że ona jest tutaj jawna. Więc dla tej jawnej gęstości możemy znaleźć, że wartość oczekiwana logarytmu A jest 0, no i że wartość oczekiwana logarytmu B jest skończona, co
w tej teorii równań różnicowych implikuje, że ten ciąg xn, czyli to był ciąg ilorazów ten przez yn kwadrat, zbiega do zmiennej losowej x, która spełnia właśnie równanie takie według rozkładu, równanie afiniczne. Więc dalej będę opowiadał o ogólnej teorii właśnie dotyczącej w sensie o twierdzeniach, które wypracowaliśmy dla tej teorii. No więc dla ustalenia uwagi, no niech w sensie zacznę od definicji. No więc rho będzie ściśle dodatnią liczbą i L będzie funkcją wolno zmieniającą się w zerze. Przy czym, żeby uprościć prezentację, no to ten L się tylko w tym jednym miejscu będzie pojawiał, potem już go nie będę przepisywał. No więc założenie odnośnie tego rozkładu wektora AB, który no jednoznacznie definiuje rozkład X, jest takie, że dla każdego Y dodatniego istnieje taka granica i ta granica może być nieskończona. Tak, więc założenie jest tylko, że istnieje granica. No i my tę funkcję jakoś, powiedzmy, mamy lub nie mamy. Tak. Więc tutaj pod prawdopodobieństwem pojawia się coś dziwnego. Zwykle jak takie rzeczy w przypadku ogonów, raczej tak w nieskończoności takich równań afinicznych, to się rozważało asymptotykę funkcji AY plus B większe niż X. Ale tutaj, kiedy będziemy zainteresowani asymptotyką w zerze, to okazuje się, że tego epsilona trzeba dopisać. I to, nie wiem, dla mnie to było dość zaskakujące. Ten zbiór, którego my prawdopodobieństwo liczymy, tutaj można zapisać inaczej, że to jest taki iloraz B na 1 minus AY, kiedy dodatkowo wiemy, że ten AY jest mniejszy niż 1. No więc główny wynik dotyczący równania prawa typu, twierdzenia typu prawo iterowanego logarytmu, to jest następujący. No niech xn będzie ciągiem różnicowym, gdzie te an i bn będą ciągami aij. No zakładamy, że jesteśmy w tej sytuacji zbieżności do rozkładu stacjonarnego. I co zakładamy o AB? No zakładamy to, że ta jedynka jest spełniona, czyli że dla każdego Y granica istnieje, może być nieskończona, ale istnieje, G od 0 jest dodatnie oraz jakieś infimum jest skończone. No więc wtedy co się dzieje? Wtedy mamy granicę dolną xn razy no, logarytm n w potędze 1 przez rho. Rho to była, to jest ta liczba, która się tutaj w mianowniku pojawia i to jest równe lambda gwiazdka do 1 przez rho, gdzie lambda gwiazdka jest tą w tej chwili tajemniczą stałą, która się tu pojawia. No więc pierwsze trzy założenia są takie, no to jest nasz setting tutaj, nie ma, co są jakby konieczne. Piąte założenie, no jeśli jest niespełnione, no to mamy jak w sensie trywialny w pewnym sensie wynik. No i założenie czwarte jest tutaj też, jest w sensie, jest konieczne, żeby uzyskać coś tego typu. Więc żeby udowodnić takie twierdzenie dla granicy dolnej xn, no potrzebowaliśmy dobrego opisu ogona w zerze rozwiązania takiego równania właśnie, gdzie a i b, gdzie wiadomo coś takiego, że jeśli a i b są nieujemne, to x jest też nieujemny. No więc przy założeniu, że ta funkcja g, w sensie tutaj rzeczywiście to nie jest wpisane, ale to chyba powinienem dodać, że a i b są nieujemne. Ponieważ wtedy jakby a i b były ujemne, to granica byłaby pewnie nieskończona cały czas i okej, przyjmijmy, że a i b są nieujemne od początku, więc to też powoduje, że x jest nieujemny i jest sens badać jego lewy ogon. No i zdefiniujmy transformatę typu Legendre funkcji g,
tak, czyli to jest infimum po g od y plus lambda y do rho tej. No i twierdzenie jest następujące, że jeśli rozkład AB spełnia jedynkę, to znaczy istnieje funkcja g, dla której my mamy funkcję phi rho oraz istnieje punkt pod, w sensie z punkt lambda spełniający taką nierówność, to ogon tego rozwiązania x jest, w sensie logarytmiczny ogon, no, ma taką asymptotykę. Więc tutaj możemy wytłumaczyć, co to jest ta lambda gwiazdka, która się pojawiała na poprzednim slajdzie i była dana przez infimum, tam po y większych niż 1. No więc ta lambda gwiazdka to jest dokładnie punkt stały tej naszej transformaty typu Legendre. Wiadomo, właśnie założenie numer 2 jest po to, że jeśli wiadomo, że jeśli punkt stały istnieje, to on musi być jednoznaczny. Przy założeniu numer 2 implikuje właśnie taki fakt. Więc dowód tego i wcześniejszego twierdzenia jest bardzo techniczny, więc ja nawet nie będę próbował udowodnić, w sensie pokazać jakichkolwiek szczegółów, więc zajmę się przykładami. No więc pytanie jest takie, no, czy na ile, jak często takie założenie w ogóle jest spełnione? No, okazuje się, że poza tym przykładem, który był naszą motywacją, to jeszcze to się zdarza. Okay, widzę, że mam bardzo mało czasu już. Nie mam czasu. W każdym razie, jeśli A i B są tak zwane dodatnie kwadrantowo zależne, no to byliśmy w stanie zupełnie nowymi metodami odzyskać wyniki naszej wcześniejszej pracy. I wracając do naszego przykładu, to, co było dość niesamowite tutaj, że ta funkcja G jest możliwa do obliczenia jawnie, przepraszam, że tak skaczę. I ona jest zdana takim wzorem. Wtedy funkcję phi też można znaleźć. No i ta lambda gwiazdka, która się pojawia tam po prawej stronie tej granicy dolnej, to jest punkt stały tego przekształcenia, no więc też możemy to znaleźć. Okej, okay, więc to już na tym skończę. To są prace, na podstawie których tutaj, o których mówiłem. Także dziękuję bardzo za uwagę.